Kim jest agent handlowy? Niewątpliwie agent handlowy jest jedną z najtańszych form wejścia na rynek zagraniczny. Koszty działań preeksportowych są wysokie. Często firmy ponoszą nawet przez 2 lata tylko koszty, zanim doprowadzą do pierwszych transakcji eksportowych. Podstawowe wydatki w przypadku działań związanych z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu to są analizy rynku zagranicznego, analizy cen, konkurencji, poszukiwanie potencjalnych kontrahentów, wyjazdy na rozpoznanie rynku czy udział w targach. Możemy te wydatki ograniczyć do kosztów poszukiwania agenta handlowego. Natomiast podkreślam, że nie należy w żadnym przypadku rezygnować z kosztów, które pozwalają zdobyć wstępną wiedzę o rynku, czyli z opracowania lub kupienia raportu rynkowego na temat cen i konkurencji. Ta wiedza jest niezbędna nawet przy poszukiwaniu agenta. Wróćmy do definicji agenta. W 2 odcinku szkoleń mówiliśmy o podziale pośredników z prawnego punktu widzenia na działających w cudzym imieniu na cudzy rachunek oraz we własnym imieniu i na własny rachunek. Otóż agent jest to osoba fizyczna lub prawna działająca w cudzym imieniu i na cudzy rachunek. Jego zadaniem jest stałe pośredniczenie w zawieraniu umów kupna-sprzedaży i współdziałanie przy ich wykonywaniu. W świetle prawa agent działa samodzielnie, przez co ma swobodę ustalania zasad swojej pracy, które może jedynie ograniczyć umowa z eksporterem i normy bezwzględnie obowiązujące. Fakt, że agent działa w cudzym imieniu i na cudzy rachunek, oznacza, iż nie ponosi on ryzyka handlowego sensu stricte. Nie ma obowiązku kupowania towaru i uiszczania za ten towar zapłaty. Ryzyko agenta jest ograniczone do nakładów, które musi ponieść, aby doprowadzić do transakcji handlowej. Agent jest niezależnym przedsiębiorcą i powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą. Formalnie reprezentuje interesy eksportera. Agent handlowy przede wszystkim posiada znajomość rynku, na który chcemy eksportować. Powinien dobrze znać branżę, realia i mechanizmy rynkowe panujące w sektorze. Jeżeli chcemy eksportować na przykład do Kazachstanu, czy nawet bliskich kulturowo Niemiec, musimy mieć świadomość różnic kulturowych i realiów gospodarczych, jakie na danych rynkach występują. Struktura sprzedaży na obu rynkach jest zróżnicowana. Silna i dobrze zorganizowana w Niemczech, a słaba i fragmentaryczna w Kazachstanie. W związku z tym dostęp do kanałów dystrybucji, przedstawienie oferty czy prowadzenie negocjacji przebiega w inny sposób. I w tym momencie dobry agent handlowy ma zdecydowaną przewagę nad eksporterem, który dopiero uczy się rynku zagranicznego. Agent łatwiej wyszuka odbiorcę na nasze towary, bo zna rynek, ma kontakty, wie jak funkcjonuje konkurencja, w jaki sposób przekonać kontrahenta do produktu. Agent ma wiedzę o rynku eksportowym i branży, w której działa. Głównym zadaniem agenta jest doprowadzenie do transakcji handlowej i pilnowanie regularności zamówień. Im więcej odbiorców pozyska agent, tym wyższe jest jego wynagrodzenie. To właśnie forma wynagrodzenia agentów powoduje, że jest to bardzo popularny sposób wchodzenia na rynki zagraniczne. Agent otrzymuje prowizję od sprzedanego towaru, w związku z tym eksporter nie ponosi kosztów, dopóki nie dojdzie do transakcji handlowej. O tym, jak rozwiązuje się sprawy kosztów eksportera i wynagrodzenia agenta, powiem szerzej w odcinku Umowa z agentem. Ponieważ agent żyje z prowizji, jest to gwarancja, że dołoży wszelkich starań, aby znaleźć kontrahenta. Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach nie ma sprzedaży bezkosztowej. Sprzedaż zawsze generuje koszty, przynajmniej promocji i marketingu, zwłaszcza na nowych rynkach. Prowadzenie działań promocyjnych, dostarczanie próbników, katalogów, materiałów informacyjnych należy do obowiązków agenta. Wszystkie obowiązki agenta i nasze oczekiwania jako zleceniodawcy powinny być jasno i precyzyjnie określone w umowie, aby współpraca przebiegała bez większych konfliktów. Obowiązki ma nie tylko agent, ale również eksporter. Głównym obowiązkiem eksportera jest dostarczanie produktów zgodnych z ofertą, co do jakości i ceny. W
Wspieranie agenta w działalności promocyjnej poprzez dostarczanie mu katalogów, próbników, materiałów informacyjnych, które agent będzie rozdawał swoim potencjalnym dystrybutorom. Eksporter powinien również współpracować przy dopasowywaniu oferty produktowej do wymogów rynku i dystrybucji. Bardzo istotnym obowiązkiem eksportera jest również rzetelne informowanie agenta o każdej transakcji zawartej ze wskazanymi przez agenta odbiorcami oraz regulowanie należnej mu prowizji. Jeśli eksporter ma zamiar rozpocząć samodzielne działania na rynku, na którym działa agent, bezwzględnie powinien z nim ustalić zasady i terytorium działania, niezależnie czy umowa jest wyłączna czy nie. Jest to częsty powód rozdźwięku, działanie eksportera na własną rękę bez informowania agenta o własnych poczynaniach na rynku eksportowym. Niekiedy eksporterzy chcą pominąć agenta, pomimo że zapytania o ofertę przychodzą od firm, z którymi agent przeprowadził już rozmowy wstępne. Po pierwsze, na wielu rynkach agent może wystąpić do sądu o odszkodowanie, a prawo chroni agentów przed nieuczciwymi praktykami, więc eksporter nie uniknie zapłaty za pracę, którą agent wykonał. Po drugie, jeśli agent jest dobrze umocowany w branży, może dostarczyć dystrybutorom konkurencyjną ofertę w zamian oferty nieuczciwego eksportera i zamknąć możliwości wejścia na rynek eksportowy. Znam takie przypadki, gdy próby odsunięcia agenta od należnej mu prowizji poprzez ukrywanie sprzedaży lub wysyłanie towarów przez inną firmę, pod inną firmą, skończyło się całkowitym zamknięciem przed eksporterem wypracowanych kanałów dystrybucji. Agent, który budował relacje z dystrybutorami, przedstawił im sytuację i zaproponował konkurencyjny produkt pod inną marką. W tym przypadku chodziło o soki sprzedawane do USA. Agent znalazł w Polsce nowego dostawcę, tym samym usunął z rynku poprzedniego. Wspominam o tym, ponieważ na rynku polskim nie ma zbyt dużej tradycji handlu przez agentów handlowych i praktyka obchodzenia agenta jest niestety dość powszechna. Dewiza agent zrobił swoje, agent może odejść, zbyt często ma zastosowanie w praktyce, a skutki takiego podejścia wcale nie muszą przynosić większych zysków. W odcinku Prawo o agentach przybliżę temat ochrony praw agentów w aktach o międzynarodowej wymianie handlowej. Należy mieć na uwadze nie tylko prawo, ale etykę biznesową. Jeśli będziemy kierowali się w pracy z agentem uczciwymi zasadami, zminimalizujemy ryzyko konfliktu. Na slajdach przedstawiłam modelowy przykład współpracy agenta z eksporterem, która zyskała charakter długoterminowy i może stanowić wzór do naśladowania. Podsumowując rolę agenta, należy podkreślić trzy najważniejsze zalety tej formy współpracy. Po pierwsze, nie musimy tworzyć działu eksportu. Agent dostarcza nam informacji o rynku, o konkurencji, o cenach, uczestniczy w imprezach branżowych i wyszukuje kontrahentów. Agent ma dużą motywację do działania, ponieważ jego zarobek uzależniony jest od wyników sprzedaży. I po trzecie, agent handlowy posiada specjalistyczną znajomość technik i metod eksportu, prawidłowo organizuje sprzedaż i logistykę, szybko znajduje właściwe rozwiązania w obsłudze klientów. W kolejnych odcinkach dowiemy się, jakie jest prawo o agentach handlowych, co powinna zawierać umowa z agentem oraz gdzie szukać agenta. Zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków.